dobre warunki do grania. Tak, ciepło, no już nie tak ciepło jak jeszcze parę godzin temu, wieczór wiadomo, troszeczkę temperatura spada. Wydaje się, że naprawdę bardzo takie optymalne warunki chyba dla obydwu drużyn do tego, żeby nam zapewnić dobry spektakl. Tak, nie ma też Mehremicia, to jest ważna informacja. Mehremić został sprzedany do Turcji, wraca więc Josef Kolej. To nie grał, z powodu kontuzji kilka spotkań, co też jest pewnie lekka niewiadoma. Naprawdę nie wiadomo, czy... Mehremicia w Wiśle ma zostać najprawdopodobniej Boris Moltenis, Francuz, wychowanek Sochaux, który już trenuje z drużyną Jerzego Brzęczka. Dzisiaj mi trener powiedział, że jest z niego zadowolony, dobrze wygląda. 24 spotkania, 7 goli. No i jest podobno bardzo nieprzyjemny, jeżeli chodzi o odbiór piłki. To skakuje do przeciwnika, ale to na razie jesteśmy na połowie Wisły Kraków. Pierwsza... Piłka, Angel Rodado, kapitanem to podciął i świetnie się wprowadza, ale podniesiona w górę rogietka. Wszystko zgodnie z przepisami, wydaje się, ten rogietka nie powędrowała do góry. Ale niesamowite wejście ten piłkarz do tej drużyny. W drugim kontakcie mam wrażenie, chyba jest dobry. Pierwszy raz zagościli na połowie przeciwnika. Mamy piątą minutę, 54 sekundę. Świetna. Angel Rodado już ma gola na poziomie pierwszej ligi. Popatrzmy na zagranie Muńskiego. Tu jest kapitan Fernandez, tak. Był spalony czy nie, to jest pytanie. Został Bogusz wyżej. Pytanie, czy to nie jest do weryfikacji, ależ to podciął pięknie lewą nogą. No lepszą ma tą lewą nogę. To już zdążyliśmy się dowiedzieć przed tym spotkaniem. Bardzo dobrze wyszkolony technicznie, ale to już widzimy przy tym uderzeniu, Tomek. Duży spokój, popatrzył, gdzie jest Dybowski, delikatnie podciął piłkę. No tu pokazał już tyle jakości w tym pierwszym zagraniu, że nie musi się już bardziej reklamować. No tak, ale to jeszcze poczekajmy, bo wydaje mi się, że ta sytuacja jest oceniana przez sędziów na warze. Ja też mam wrażenie, że tam u góry wyżej został Bogusz. Natomiast pytanie, czy był na tyle dobrze ustawiony, że tej bramki Angela Rodano... Na razie Chrobry ma trochę kłopotów z utrzymaniem się przy piłce i konstrukcją właśnie ataku. O, jak tutaj bardzo brzydkie zachowanie Fernandeza, no to jest... Zobaczymy, jak to arbiter ocenia, to było normalnie kopnięcie bez piłki. Szczerze powiem, to jest dla mnie czerwona kartka. Katastrofalne zachowanie, zobaczmy, tu już praktycznie za chwilę... Jest starcie z Stebleckim, popatrzmy, Muński o piłkę, tutaj... No było ostro i tu jest... Tupaj, który wszedł Fernandeza, nie trafione, to nic wielkiego nie było, tu całe zło się parę sekund później wydarzyło, to nie jest... Tu się nasi realizatorzy skoncentrowali na tym Brego. Może się okazać, że zaraz Fernandez, który zagrał piękną piłkę do Rodado, wyleci z boiska. Nie mam wątpliwości, przyznam się, czy obydwaj nie powinni zostać ukarani czerwoną kartą. Tupaj to stanięcie, stanie całym ciężarem, wydaje mi się, z tego obrazka, tak mi się przynajmniej wydawało na nodze Hiszpana, tak? No to już jest ten moment, kiedy tutaj... O, teraz będzie to lepiej widać. Tak, stanął. Tutaj, zobacz, to jest ten moment. Moim zdaniem w pierwszym momencie, jakbyśmy to jeszcze zobaczyli, to jest ten moment. Tu, na tą nogę. Z premedytacją tak samo Tupaj. Ja jestem skłaniałbym się do dwóch czerwonych kartek. Tu Tupaj stanął na nogę. Dwa razy, tak. To jest, mam wrażenie, że to są dwie czerwone kartki. Taka jest moja interpretacja tego zdarzenia. No i arbiter już podjął chyba decyzję, obejrzał. Anulowana żółta kartka, jest czerwona kartka dla Fernandeza. Tupaj, by się upiekło w takim razie. Czterech obrońców, to jest znowu niesamowite. Andrzej w ogóle mu nie przeszkadzał, pięknie przyjął Hiszpan piłkę, zagrał do Muńskiego. Muński teraz do środka, Muński do Rodado, Rodado z pierwszej piłki, jeszcze raz Rodado, kapitalne znów zagranie. I Rodado znów pokazał do tyłu, więc odwrócił się, zagrał szeroko do prawej strony. Niezła wrzutka, ale pięknie tutaj to wszystko wyglądało. Wyszedł na czystą pozycję do głowy. Zadanie dla tych niżej ustawionych, tak jak dla Muńskiego. Tupaj, niezła wrzutka, jest strzał na bramkę tuż nad poprzeczką uderzy Wolsztańska. Dobra wrzutka, wreszcie. Razem celnie do Madrysza. Madrysz szeroko pokazuje się Tupaj, nieco w centrum. Teraz był Mochnak, poszedł w powietrze, ale to jest faul. Wolsztyński.
0-1 w meczu Chrobrych Głogów Wisła Kraków, bramka debiutanta Rodado. Sporo się mówiło o tym piłkarzu, zanim trafił do Wisły. Jerzy Brzęczek długo nie chciał podać nazwiska tego zawodnika, bo było trochę problemów z tym kontraktem. Wkroczył do akcji zespół z Ligi Belgijskiej, gotowy wysupłać 200 tysięcy euro za tego zawodnika. Ostatecznie jednak Wiśle udało się dopiąć ten transfer i to się już opłaca. No już się opłaca, tak. Szybko w 6 minucie zdobyty pierwszy gol. Jeszcze jedna co najmniej szansa. Naprawdę sporo problemów stwarza tutaj obrońcą Chrobrego. Bochnak, pierwsza taka akcja, popatrzmy, wymienił piłkę, jest dośrodkowanie w pole karne, jest Górski, ale uderzył Steblecki. Arbitra, gramy dalej, Steblecki, popatrzmy, biega na prostopadłą piłkę Bochnak, zagranie do Wolsztyńskiego, Wolsztyński teraz to przedłużył, ładnie Bogusz, do środka i poprzeczka, nie trafia w doskonałej sytuacji Steblecki. Ależ kapitalna akcja, naprawdę świetna akcja wykonania Chrobrego, wykorzystali go pomimo wymuszenia faulu przez Jelicza Waltej, później tą dziurę w środku, zobaczmy, rozrzucenie do prawej strony. Najpierw Olsztyński, tam praktycznie zamyka całą akcję z prawej strony Bogusz, zagranie poprzeczne. No. Zrobił to, co nie zrobił w pierwszej połowie, tak. Olsztyński. Nie ma takiej opcji, nie, żeby Stylewski tego nie umieścił w siatce, no już trudno w to uwierzyć. Pusta bramka. Bogusz, jest mucha w środku, Bogusz wybrał Kusztala. Bochnak, znów ładnie rozegrana akcja, popatrzmy, Bochnak wpada w pole karne, Bochnak szukał Stebleckiego, gdzieś ta piłka się odbiła, a to było dodatkowanie, na drugi słupek, piłka przez Jarocha, jeszcze strzał z daleka, za szesnastki, udało trochę czasu, Bogusz, popatrzmy, skakał Górski, Steblecki opanował tą piłkę w boisku, jeszcze jedno dośrodkowanie, Hans, do karnego trzeba jeszcze wykorzystać. Pokazuje, że nie wytrzymał ręce przy sobie. Piłka odbiła się przed nim, skozłowało, natomiast ruch wykonał. Wydaje mi się, że chyba ruch sobie zaraz zobaczymy powtórkę. Można powiedzieć, te kilka minut intensywnych ataków Chrobrego przynoszą skutek w postaci rzutu karnego. Jest Machaj, gotowy do wejścia na murawę, więc kolejna korekta w drużynie trenera i gospodarzy. Za linię, takie mam wrażenie, bo chyba o to chodziło w tej powtórce. Więc może jeszcze to było sprawdzane, czy Steblecki nie wyciągnął tej piłki z zakońcowej linii. A wówczas ta akcja dalej nie miałaby prawa bytu. No to 64. minuta. Doświadczony Machaj, Machaj spokojnie zapakował go w prawy narożnik. I 1-1. Kilka minut intensywnych ataków ze strony gospodarzy. Wyszli, mam wrażenie, pozytywnie naładowani przez swojego trenera. Dobre zmiany, dobre zmiany też muszą być Głębieckiego zrobione. Zagłębiony ten środek. Wycofany Mandrysz, który przegrywał te pojedynki w środkowej strefie. Dużo aktywniejsza klasza, nie tylko z prawej strony Chrobrego. Dużo intensywności na porządku drugiej połowy, dużo szybkości. To przełożyło się tutaj na to spore zagrożenie, które tworzyli pod bramką Biegańskiego. W topowym składzie miał do niego zaufanie Jerzy Brzęczek jako do tego najbardziej wysuniętego środkowego pomocnika. Popatrzmy, teraz dobra wyłożona piłka, ale mamy kolejny niecelny strzał. Tym razem Kusztala, zagrywał to Bochnak. Między 11 a 16 metrze piłkę do strzału partnera. Olsztyński, mocno podkręcona piłka, ale nad poprzeczką rozpocznie Biegański. Nie uprawiajmy tej piłki. Chciał to dokręcić celowo. Nie. Zagrał piłkę w Olsztyński. Ale spokojnie. Żeby bezpośrednio trafić do bramki. Kto wie. Użył piłkę Bogusz. Znowu dobra interwencja Koleja. A ten duet naprawdę. Bogusz, Bochnak z tej prawej strony. Bochnak płasko, popatrzmy. Kapitalnie uderzył teraz to Kusztal. Tylko że Biegański nie dał się naskoczyć. Cały czas te problemy z lewej strony. Duet, który wymieniłem, naprawdę w wykonaniu
płasko zagrana piłka, odbita od słupka, jednak tutaj nie było interwencji Biegańskiego, ale też zdążył. Mam wrażenie, że gdyby to był celny strzał, to raczej by tego nie przepuścił. Bochnak trochę zwolnił, popatrzmy, Bochnak do środka, do Bogusza, Bogosz. Długo to wszystko trwa, zagranie, uwaga, jest szansa! Biegański świetnie broni to uderzenie. Wojtyry, tak, za tą prawą stronę. Aktywny Bogusz. Teraz podszedł Mucha. Jest dośrodkowanie za głębokie, jest strzał bramkę. Kolejny w tym meczu. Zaczęli. Olsztyński do Bogusza. Bogusz. Był tam kontakt i mamy rzut karny. Pan Sujkowski się nie zawahał. Faulującym jego zdaniem Józef Kolej. A tym, który został faulowany, jest Wojtyra, który szedł na tą piłkę. Ale podejrzewam, że znów kończy VAR. A właśnie, poczekajmy na interpretację VAR. Bardzo taka stykowa piłka. Obydwaj interweniowali. Wydaje mi się, że Kolej trafił w piłkę. Zaraz zobaczymy, w jakiej kolejności. Bogusz. Trafił w piłkę najpierw. Ale może z tej powtórki będzie nie trafił. Nie trafił w piłkę, ma poza Kolej. Trafił na biegającego. Macha. Czy po raz drugi? Machaj! W to samo! Miejsce może trochę wyżej uderzona piłka. I Chrobry jest bardzo bliski wygrania z liderem. Wygrania pierwszego meczu przed własną publicznością, która się tutaj w komplecie stawiła na tym meczu. Wiadomo, przyjechała Wisła. No to prowadzenie ewidentnie na tym, że Chrobry przyspieszył grę drugiej połowy. Jest inna drużyna, ale wygląda dużo szybciej, dużo większym polotem, większym luzem. Pomimo, że w pierwszej także grała z przewagą jednego zawodnika. Ta drużyna już się mogła podobać w ostatnich dwóch meczach. Już było widać progres. Wiemy, że tutaj są bardzo cierpliwi w Bogowie, jeżeli chodzi o budowę drużyny, to czas nowym szkoleniowcom. Po trenerze Mamrocie przyszedł Grzegorz Niciński, był 2 lata. Potem 3 lata Dziurzewicz, teraz czas Gołębiewskiego. Dobra, interwencja, koniec meczu. Koniec meczu, Wisła Kraków. Przegrywa, choć prowadziła. Rozpoczęła ten mecz koncertowo, po koncertowej akcji. Tak, krótkowe minuty też nawet po czerwonej kartce Fernandeza też wskazywały na to, że Wyszczacy naprawdę mogą być groźni, mogą pokusić się o wywiezienie punktów z Błogowa. A odnotujmy, druga połowa naprawdę dobra wykonanie gospodarzy. Wykorzystali to, że grali z przewagą, ruszyli, grali ofensywniej, grali dokładniej, szybciej, bez przyjęcia.